proszę Państwa, wznawiamy porządek obrad. Pan radny Przybylski chciał coś zgłosić. Chciałbym zaproponować Państwu kilka chwil otwarcie dyskusji nad projektem budżetu. Czy musimy to przegłosować? Jak nie ma przeciwu, to myślę, że nie. No bardzo do punktu 10. Bardzo proszę, proszę kontynuować. Proszę Państwa, ponieważ przejście pod torami w ciągu ulicy Sucholeskiej wywołało spore emocje po jednej i po drugiej stronie. Chcielibyśmy jako klub radnych gmina Razem zaproponować następujące rozwiązania tego problemu. Otóż jesteśmy w stanie uelastycznić nasze stanowisko w tym względzie, które by odpowiadało na koncepcję i prośbie pana wójta. Wszak chcielibyśmy usłyszeć, że do momentu, kiedy nie pojawi się pisemne porozumienie partnerów zainteresowanych ewentualnie tą inwestycją, pieniądze budżetowe nie zostaną wydane na przykład na projekt, koncepcję czy na inne wydatki, które w naszym odczuciu są uzasadnione wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie najpierw porozumienie pisemne, tak? Najpierw porozumienie pisemne i jakby zgoda na budowę, na wszystko, co oczywiście nie oznacza, że to się zostanie zbudowane, no bądźmy realistami, różnie to bywa w życiu, prawda, ale przynajmniej taką gwarancję chcielibyśmy, żeby podatnicy zobaczyli, jeśli mamy podnieść rękę na tak. Sprawa druga, poniekąd związana, jeśli chodzi z tą sprawą podwyżki dla pracowników samorządowych. Otóż intencją naszą i chyba tak wszyscy to zrozumieli, było po prostu najzwyczajniej w świecie określenie, że pracownicy dostają 3% podwyżkę począwszy od 1 stycznia. Taka była nasza intencja przy procedowaniu tego wniosku. I stąd moja sugestia, że warto byłoby po prostu odnieść się pozytywnie do tej naszej prośby, ponieważ jest już koniec stycznia, tej podwyżki nie było, to stąd właśnie sugestia o spłatę. Zresztą tak się dzieje w odniesieniu na przykład do nauczycieli, gdzie podwyżki przychodzą, nie wiem, na przykład w kwietniu, a spłata się od 1 stycznia, także to nie jest tam jakaś nowość, rzecz zupełnie nieznana, to jest, nawet bym powiedział, w szkolnictwie pewna norma. Także bardzo bym prosił o odniesienie się jeszcze pana wójta do tych dwóch spraw, jeśli uzna za stosowne, i proponuję zakończyć dyskusję. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję za te uwagi. Faktycznie ja podałem te przykłady, żeby Państwu pokazać, że właśnie podwyżka od stycznia jest najbezpieczniejsza, jeżeli chodzi o podwyżkę, bo nie ma możliwości stworzenia, bo mówimy o podwyższeniu puli płacowej, a nie podwyżki konkretnego Kowalskiego do jego płac miesięcznych o 3%. Mówimy o przeznaczeniu, o zwiększeniu puli o 3%. W tym przypadku, jak tutaj pan radny proponuje, ze skutkiem od stycznia, to jest o tyle bezpieczne, że tej górki niebezpiecznej ze skutkiem na kolejny rok się nie stworzy, która by zwielokrotniła tą podwyżkę. Proszę Państwa, jest taka możliwość, oczywiście mówimy o różnicy 3 miesięcy, skutkiem finansowym takiej zmiany byłoby około 70 tysięcy, które możemy z rezerwy oświatowej przesunąć. Odnośnie drugiego? Jeśli chodzi o ten pierwszy,
pierwszy punkt, czyli przejazd. Tak, oczywiście. Znaczy ja podałem ten przykład w oparciu o pismo, które do gminy wpłynęło, że powiat bardzo chętnie na podstawie specjalnej umowy pomiędzy gminą a powiatem, powiat bardzo chętnie przekaże na 4 lata ten odcinek drogi powiatowej gminie, żeby sobie ten wiadukt zbudowała. W żadnym stopniu nie traktowałem tej propozycji poważnie. I kwota, o której mówimy dzisiaj, jest to kwota, którą przeznaczylibyśmy na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadania pod nazwą opracowanie projektu przejazdu bądź wiaduktu. To jeszcze jest nierozstrzygnięte, bo to dopiero w tym opracowaniu będzie uwzględniało. Więc zgadzam się, oczywiście, jeżeli taka uwaga, czy taki zapis by się pojawił, warunkujący, że dopiero w momencie, kiedy w porozumieniu konkretnym, określonym, w porozumieniu będzie to realizowane przez powiat, wtedy zostaną pieniądze na tą pomoc finansową uruchomione. Bo wtedy będzie to dla nas bezpieczne, bo to powiat będzie zleceniodawcą, powiat będzie organizował procedurę przetargową, powiat będzie odpowiadał za realizację tego projektu i dalej wykorzystanie projektu w procesie inwestycyjnym. Więc jak najbardziej tak. Przepraszam, mam jeszcze pytanie, czy w skład takiego gremium nie wchodzi również miasto Poznań, bo pan wójt mówi tylko o starostwie. Dla mnie naturalną rzeczą jest, że partnerem z drugiej strony torów powinien być Poznań i tego, tylko ja bym chciał, żeby jednak organizatorem tego porozumienia pozostawał powiat. Nasza jest inicjatywa. My robimy pierwszy krok i starosta, nie wiem, wyznacza pana wicestarostę Ubińskiego, żeby reprezentował powiat w rozmowach z miastem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Natomiast nie chciałbym jakby brać ciężaru na gminę, ciężaru i odpowiedzialności za przekonanie miasta Poznania, żeby się jednak ten proces włączyło, żeby na przykład starosta nie powiedział w ten sposób: jeżeli załatwicie z Poznaniem 7 milionów złotych, to ja wyrażam zgodę. Takiego układu bym nie chciał, bo my nie jesteśmy zarządcą tej drogi i nie powinniśmy warunkować tym, czy miasto zostanie przez zarządcę, czy przez powiat przekonane, czy też nie. My chcemy aktywnie i finansowo również brać udział w realizacji tej inwestycji. I naprawdę dla nas jest sprawą wtórną, czy będzie to realizowane przez 4 podmioty, przez 3 podmioty, czy przez 2 podmioty. Jeżeli starosta nas uzna za partnera i powie, że to będzie wystarczało, żeby dalej krok po kroku iść w kierunku zrealizowania tego, to ja byłbym za tym, żeby takie partnerstwo nawet przyjąć. Takie dwupodmiotowe, a niekoniecznie z nas. Wiem, jak miasto się zachowuje, wierzę w to, że dzisiaj sytuacja się będzie zmieniała, że jednak spojrzenie na te bramy wjazdowe do miasta przez nowego pana prezydenta i nowy zarząd i nową radę miasta będzie inne niż do tej pory, bo do tej pory było takie, jak tutaj zacytowałem, że nie będziemy budowali dróg ucieczki mieszkańcom Poznania do gmin ościennych. I to się zresztą sprawdzało, mamy ulicę Naramowicką, mamy Matyckiego przejazd, mamy Sucholeska, mamy Komorniki jako świetny przykład takiego fasadowego działania miasta i podpisania listu intencyjnego, bo tam podpisano list intencyjny, który został potem wykorzystany do porozumienia z powiatem, a we wrześniu tego roku prezydent Kruszyński sam wycofał z projektu do budżetu kwotę, która była skierowana na realizację tego wiaduktu w Lewisku. Proszę? Ubiegłego roku. Zamykamy dyskusję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Korytowski. Ja tylko chciałem wyrazić zadowolenie ze stanowiska pana przewodniczącego klubu Gminy Razem, bo jest bardzo ono zbliżone do, przynajmniej mojego.
I tak samo w tej drugiej kwestii, jeśli chodzi o podwyżki dla urzędników, bo one były zaplanowane na ten rok i gdyby nie ta sytuacja wyjątkowa, jaka jest w tym roku, czyli właściwie na przełomie ubiegłego i tego roku związana z wyborami, to budżet byłby prawdopodobnie uchwalony w grudniu i ta podwyżka już byłaby w tym momencie na pewno obowiązywała od 1 stycznia. Także myślę, że dopełniamy to, co właściwie byśmy tak czy tak uchwalili, tylko po prostu teraz to nam trochę przeszkodziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do następnego punktu. Głosowanie wniesionych autopoprawek wójta. Tak, czy wszyscy Państwo mają już przed sobą dokumenty? Tutaj będę prosiła Panią Skarbnik również o uwagę, że gdybym pominęła cokolwiek, to bardzo uprzejmie proszę mi zwrócić uwagę. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Dział 10, rozdział 01008, paragraf 4430, zadanie ROS łamane przez 37, składki na rzecz spółek wodnych. Kto z Państwa jest za zwiększeniem kwoty zadania o 70 tysięcy? Za przyjęciem autopoprawki. Jednogłośnie 15 radnych za. Następnie pozwolicie Państwo, jesteśmy w tym samym paragrafie, dlatego będę czytała już tylko paragraf. Paragraf 60-50, zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2009 łamane przez 30. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulica Ogrodowa Powstańców Wielkopolskich, ulica Świerczewskiego w Biedrusku. Zwiększenie kwoty o 664 456. Kto jest za przegłosowaniem poprawki? 15 za, jednogłośnie. Następnie paragraf 60-57, zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2 przez 009-30, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulica Ogrodowa Powstańców Wielkopolskich, ulica Świerczewskiego w Biedrusku. Zmniejszenie kwoty o 564 793. Kto jest za przegłosowaniem zadania autopoprawki? Jednogłośnie mamy? Nie, 13. 13 za. Kto się wstrzymał? Tak, przepraszam, tak? Może do tego, proszę Państwa, to akurat w tym rozdziale 010-10 to jest i zwiększenie po jednej stronie, zmniejszenie z uwagi na to, że paragrafy unijne, tak, czyli paragraf z końcówką 0 oznacza środki krajowe, natomiast końcówka 7 lub 9 oznacza środki, 7 unijne, 9 to są, to jest dofinansowanie krajowe. I tutaj dostaliśmy po prostu po złożeniu projektu budżetu, który był opracowany w oparciu o promesy, podpisaliśmy umowę, gdzie kwota dofinansowania jest niższa. I stąd po prostu jest wyższy udział środków własnych gminy niż środków unijnych. Także to nie jest zmniejszenie czy zwiększenie wydatków na ten cel, tak? To jest przeniesienie pomiędzy właściwymi paragrafami. Tak, ale głosujemy o tą poprawkę. Kto jest, 13 było za, kto się wstrzymał? Następnie paragraf 60-59, zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2009 łamane przez 30,
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ulica Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, ulica Świerczewskiego w Biedrusku. To jest zmniejszenie kwoty. Tak? Zmniejszenie kwoty. Mhm. Tak, ale te dwa zmniejszenia dają to zwiększenie na 664 tysiące. Tak, i to jest za przegłosowaniem tej autopoprawki. Trzynaście za. Kto się wstrzymał? Dwa. Kto przeciw? Nie ma. Następne zadanie, paragraf 6300. Zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2015 łamane przez 0001. Suchy Las, projekt przejazdu i przejścia poperami kolejowymi w ciągu ulicy Sucholeskiej. Ponowne wprowadzenie zadania w kwocie 500 tysięcy. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ośmiu za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Można powtórzyć. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze było. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. 7 wstrzymujących. Poprawka została przegłosowana. Następnie. Paragraf 4300. Zadanie RK łamane przez 017. Zimowe utrzymanie dróg. Zwiększenie kwoty o 100 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście, czternaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Następne zadanie. RK łamane przez 2015 łamane przez 008. Suchy Las, Jelonek, Osiedle Grzybowe, projekt organizacji ruchu. Jest zmniejszenie kwoty o 300 tysięcy z adnotacją przeniesienie kwoty do rezerwy drogowej. Kto jest za przegłosowaniem autopoprawki? Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Możemy zadać pytanie, co jest powodem? Proszę. Panie wójcie, możemy dowiedzieć się, może co jest powodem przeniesienia tego do rezerwy drogowej? Kolega nie był na komisji. Znaczy, w związku z tym, że proszę Państwa, mieliśmy wniosek o zwiększenie kwoty na uspokojenie ruchu według zasad opracowanych na podstawie podwariantu 2a, tak ogólnie teraz powiem, tam jest szczegółowy opis tego, z 25 tysięcy na 250. Przy założeniu, nie wiemy jak zostanie na podstawie tego podwariantu 2a opracowane to uspokojenie ruchu, nie wiemy jak daleki będzie zakres ingerencji w strukturę osiedla. Uznajemy, że gdybyśmy równolegle tutaj opracowywali i wdrażali uspokojenie ruchu, a tutaj zlecili projekt organizacji ruchu, po prostu okazałoby się, że ten projekt mógłby się nijak mieć do tego, co za chwilę wprowadzimy, robiąc różnego rodzaju szykany, czy nawet ograniczając ruch na dwóch podstawowych ulicach. I jeżeli celem jest uspokojenie ruchu, między innymi celem tego projektu za 300 tysięcy złotych jest ograniczenie ruchu na osiedlu Grzybowym, to jeżeli wprowadzimy jakieś daleko idące zmiany na tym osiedlu, to po prostu nie ma po co robić nawet tej organizacji. Czyli nie ma potrzeby wydawania 300 tysięcy złotych, jeżeli wprowadzimy takie szykany, które nie pozwolą na ruch tranzytowy na przykład przez osiedle. Natomiast pozostawiamy tą kwotę z oznaczeniem, że w zależności od tego, co
zrobimy na osiedlu, po wykonaniu tego na osiedlu, z uwzględnieniem tego, co wykonamy na osiedlu, wtedy będzie można realizować ten projekt ogólny dla Suchego Lasu części zachodniej i osiedla Grzybowego. Krótko mówiąc, bez sensu byłoby równoległe realizowanie tego i tego, nie wiedząc, jaki efekt przyniesie prowadzone, jakie efekty przyniosą wprowadzone zmiany na terenie osiedla Grzybowego. Jeszcze chciałbym prosić o wyjaśnienie, bo wydaje mi się, że była mowa na ten temat, że będziemy robić organizację ruchu, która ma obejmować całą gminę. Jeżeli nawet równolegle będziemy robić tutaj ograniczenie ruchu na osiedlu... Do ulicy Złotnickiej, na terenie Suchego Lasu i na osiedlu Grzybowym. Ale całego Suchego Lasu. Tak, znaczy, proszę Państwa, no jeżeli, powiem krótko, nie będziemy tego zlecali, jeżeli będzie zamknięta ulica Sosnowa Muchomorowa, to po co robić dla tej części projekt uspokojenia ruchu, jeżeli tego ruchu nie będzie? Takie jest uzasadnienie po prostu zatrzymania tego w rezerwie drogowej i robienie wtedy, kiedy podejmiemy decyzję, co będziemy robili na Grzybowym. I tak, oczywiście rezerwa. Jest rezerwa. Nie ma się prowadzić do zamknięcia ulic. No, takiego nie, ale podałem przykład. Aha. Podałem przykład. Jeżeli ja nie wiem, co na bazie podwariantu 2A, proszę pamiętać, że podwariant 2A jest dosyć daleko idący. Jeżeli na bazie podwariantu 2A wprowadzimy jakieś regulacje i na przykład spowodujemy jakieś zablokowanie ruchu, to wtedy robienie projektu uspokojenia ruchu na ulicach zamkniętych jest po prostu bez sensu. No, ale, nie, no, cały czas tylko dążę do jednej kwestii, że po prostu mówiąc o tym, że ma być uspokojenie ruchu na osiedlu Grzybowym, nie było brane w ogóle pod uwagę kwestii zamknięcia ulic, panie wójcie. No, więc jeżeli teraz my mamy mówić o tym, że nie robimy koncepcji organizacji ruchu dla tych trzech miejscowości, tylko dlatego, że może będzie zamknięta ulica, no to jakieś nieporozumienie. No, mieszkańcy czekają już za tym bardzo długo i mówiliśmy o tym już od roku. I teraz wreszcie się znalazły te środki w budżecie, a one są teraz przenoszone do rezerwy, no bo tylko dlatego, że gdzieś jest zrobiona koncepcja ograniczenia ruchu na osiedlu. Przepraszam, chodzi o to, że popieram stanowisko pana wójta, bo idzie o to, panie radny, że to jest w rezerwie. Ja nie znamy sytuacji, jaka będzie po uruchomieniu, znaczy znamy, wiemy, że się ruch zmniejszył na Obornickiej, tak? To była też przesłanka skłaniająca pana wójta do tego, żeby wpisać to do rezerwy. Chodzi o to, żeby dać panu wójtowi czas na racjonalne wydanie tych pieniędzy. Tak? Ono jest w rezerwie, jeśli będzie trzeba, wójt wyda te pieniądze. Prawda? Ale na razie zobaczmy, co będzie na Grzybowym i zobaczmy, co jak wpłynie obwodnica. To 300 tysięcy w żaden sposób poprzez taki zapis nie traci swojego statusu. To są pieniądze dedykowane jakby temu celowi. Można by oczywiście zostawić to, nie wpisywać tego do rezerwy i zrobić z takim opisem, że środki przeznaczone na projekt organizacji ruchu Suchy Las, osiedle Grzybowe po wykonaniu zadania numer RK taki. To jest dokładnie to samo. Ale mimo wszystko taki zapis twardy, przepraszam, że nie staję cały czas, tak? Ale taki zapis twardy wydaje mi się, że no, byłoby dobrze, gdyby on powstał, przynajmniej według mnie. Ja myślę, że nawet nie pytając o opinię panią skarbnik, wydaje mi się, że nie ma przeszkód. Jeżeli państwo zgodzicie się, nie ma przeszkód, żeby po prostu opisówką to zrobić, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby wydawać te pieniądze w kolejności. Najpierw wydać to 250, zobaczyć, co zrobiliśmy, a potem zlecić tą organizację ruchu. No tak, ale jeżeli już mamy takie założenia, że po prostu tak właśnie tej kolejności chcemy zrobić w tym roku budżetowym, to dobrze było, żeby to opisane było po prostu pozycją w budżecie. Jeżeli można o to prosić, to ja przynajmniej o to wnioskuję. To jest tak naprawdę to samo, tylko ta rezerwa drogowa po prostu stanie się wydatkiem ujętym w budżecie, ale z zapisem, że po wykonaniu, po realizacji zadania i numer zadania by wpisał to wszystko. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Z tym zapisem? Tak. Z zapisem? 15 za. 14. Przepraszam. 14 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
paragraf 6050, zadanie BI łamane przez 2015 łamane przez 034, Suchy Las, budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej, zmniejszenie kwoty o 150 tysięcy, czyli tutaj mieliśmy w opisie negatywne stanowisko pana wójta. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Przyjęcie autopoprawki wójta, tak. 6, 7. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Następne zadanie. BI łamane przez WPF łamane przez 0003. Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie, główne ciągi komunikacyjne. Tutaj powrót w części przeniesiona na WPF. Pan wójt zaproponował kwotę 1 500 000. Kto jest za przegłosowaniem, za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 14. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jeden wstrzymujący się. Następne zadanie. BI łamane przez WPF łamane przez 2009 łamane przez 66. Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo, ulica Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej. Tutaj jest zmniejszenie kwoty o 750 tysięcy, która została przeniesiona na 2016 rok. Tylko pytanie. Tak? Pytanie do wójta w tej sprawie. Pan do wójta w tej tak, sprawie. Tak, tak. Proszę. Pytanie do wójta, czy ta inwestycja, te 750 tysięcy na 2015 rok, to jest, będzie robiona jednym przetargiem z 2016, czy to będą dwa różne przetargi? Bardzo proszę. Państwa, ujęcie w WPF i upoważnienie do tego, żeby zorganizować jeden przetarg. Taka jest dobra strona WPF, że można ogłaszać przetarg na całość. Natomiast ja chciałem wrócić do tej poprawki drugą, teraz ad hoc, w związku z głosowaniem wcześniejszym, w związku z koniecznością znalezienia źródeł finansowania, chciałbym zmniejszyć kwotę w tym wypadku, o którym teraz Państwo rozmawialiście, głosowali, kwoty 750 na 600 ze zwiększeniem, które od kwoty 900 w 2016 roku z pokryciem kosztów budowy parkingu. Więc będzie kwota 750 na 600. Nic to nie zmienia. Nic to nie zmienia. Dobrze ogłoszę przetarg. A 900 w 2016. Bo nie będziemy wydatku pokrytego. Zostało to o 150 tysięcy. Dla mnie nie. Bo się nie bilansuje. Nie ma znaczenia. Czyli wójt zmniejsza do 600, tak? Propozycja. 650 na parking minus 9. Czyli minus 900. Tak, czyli jeszcze raz przeczytam zadanie w takim razie. BI łamane przez WPF łamane przez 2009 łamane przez 66. Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo, ulica Lipowa, Złota Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej. Umniejszenie zadania o 900 tysięcy. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Wszyscy jednogłośnie, 15 radnych za. Następne zadanie. BI łamane przez WPF łamane przez 2013 łamane przez 001. Przebudowa ulicy Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K11 w kierunku ogrodów działkowych. Tutaj mamy kwotę
autopoprawce 1 600 000, czyli ponowne wprowadzenie jakby zadania przez pana wójta. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, 15 za, nie? 14. Ja się rozumiem. 14 za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymuje? Jeden wstrzymujący. Następne zadanie. BI łamane przez WPS łamane przez 2015 łamane przez 006. Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ulicą Krańcową i Gajową. To jest prowadzenie zadania. Kwota 70 000. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Jest 15 za jednogłośnie. Następne zadanie. BI łamane przez WPF łamane przez 2015 łamane przez 0036. Suchy las, modernizacja ulicy Żurawinowej. I tutaj jest umniejszenie zadania o kwotę 600 000. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Czy można by było pytanie mieć do wójta, bo to jest istotne. Proszę. Na co starczy te 200 000 na Żurawinowej? Na rozpoczęcie, nie? Prawie. Podobna sytuacja. Zadanie jest w całości ujęte w WPF-ie, wystarczy na to, żeby ogłosić przetarg na całość i sfinansować to zgodnie z tym. Pamiętajmy, że my nie wszystkie inwestycje możemy ogłosić zaraz po uchwale budżetowej. Musimy pewien rytm zachować. I chcielibyśmy no, głęboko w drugim półroczu ogłosić dzielnicę Żurawinową, będzie finansowana z budżetu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej autopoprawki? Liczy? Tak. 15 za. Cieszę się. Następne zadanie. RK łamane przez 2015 łamane przez 0015 osiedle Grzybowe, realizacja koncepcyjnego uspokojenia ruchu wariant 2A. Tutaj jest zdjęta kwota 550 000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania RK łamane przez 2015 łamane przez 006 i to zadanie będzie miało tytuł już Państwu przeczytam, bo to jest zmiana nazwy zadania na budowa szykan w Złotnikach, osiedle Grzybowe, ulica Muchomorowa i Sosnowa wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego pod wariantu 2A koncepcji uspokojenia ruchu na osiedlu Grzybowym. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? 15 za. Właśnie. Następnie dział 70, rozdział 7005, paragraf 4300. Zadanie AG łamane przez 2015 łamane przez 001. Dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku. Jest to wprowadzenie nowego zadania w kwocie 20 000. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Następnie paragraf 6060, zadanie GROS łamane przez 2015 łamane przez 0002, wykup budynku Starego Baru w Ludowie. To jest zdjęcie kwoty 350 000 i jest zmiana zapisu w budżecie. I to się tak, znajdzie, i pani? Tak, i ta kwota 300 000 zł została zwiększone wydatki w zadaniu, w tym samym paragrafie. Zadanie groź przez 2015 łamane na O, łamane na W. To są wykupy gruntów pod drogę oraz inne cele publiczne, przecinek odszkodowania. I tu będzie zwiększenie kwota 300 000 do kwoty 3 555 963 zł. W następnym zadaniu. I tutaj z tym zapisem, że za przecinkiem po wyrazie odszkodowanie, przecinek w tym budynek Starego Baru w Ludowie. Tak. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Czternastu radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Następne zadanie. GROS łamane przez 2015 łamane przez 0003.
Goleńczewo, wykup pasa gruntu pomiędzy boiskiem a zabudowaniami w celu odizolowania terenów sportowych od budynków mieszkalnych. Tu jest zmniejszenie kwoty, zdjęcie tej kwoty 80 tysięcy złotych, stanowisko wójta negatywne. To jest za przyjęcie tej autopoprawki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 12 radnych za. Kto jest przeciw? 2 przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymująca się. Następne zadanie. GROŚ łamane przez 2015 łamane przez 004. Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego pod miejsca postojowe z pasem zieleni ulica Truskawkowa i Jerzynowa. Tu jest zdjęcie kwoty 300 tysięcy zaplanowane na 2016 rok razem z budową ulicy Jerzynowej i miejsc postojowych. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11. Kto jest przeciw? 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. 3 osoby. Następne zadanie. GROŚ łamane przez 2015, łamane przez O, łamane przez W. Wykup gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne. Przepraszam bardzo, pani przewodnicząca, było 11 do 4 w poprzednim miejscu. Pani się wstrzymywała, czy była za? Ja się wstrzymywałam. Aha. To jednak 11 4. Do 4. 11 do 4. Przepraszam pani. Pan radny uważa. Uważam. Nie, tak. Następne zadanie. GROŚ łamane przez 2015, łamane przez O, łamane przez W. Wykup gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne i odszkodowania. Tu jest zwiększenie o kwotę tych 300 tysięcy złotych, o których mówiliśmy, która zeszła z poprzedniego zadania. I taki zapis dotyczy wykupu budynku między innymi Starego Baru Gruda. To jest za przyjęciem tej autopoprawki. 13 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dwóch radnych wstrzymujących się. Następny dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010. I tutaj mamy wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie kwoty o 143 144 dotyczy 3% podwyżki od 1 kwietnia 2015. Tutaj była zmiana. Czy jest zmiana kwoty też musi być chyba, nie? Tak, to trzeba by po prostu według tego parytetu, który istnieje, tego podziałowego przeliczyć, nie wiem, czy jesteśmy w stanie. To właśnie, chyba nie. Może ja bym zaproponowała takie rozwiązanie, żeby na najbliższej sesji lutowej po prostu przedstawić już konkretne po prostu kwoty i paragrafy z uwzględnieniem, tak? Znaczy tylko tą różnicę, ja rozumiem, a do protokołu wpis, że tak, jeżeli co dodatku. Bo my tam kwotę 70 tysięcy teraz musimy rozdzielić proporcjonalnie na te wszystkie jednostki, które objęte są w ogóle tą regulacją płacową. I teraz prawdopodobnie byłoby bardzo trudno to dopisać, bo to robimy w oparciu o ilość pracowników i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz powinniśmy głosować na tak, rozumiem? Tak. I korekta będzie... Tak. Nowelizacja budżetu. Ale się bierze, że ono konkretnie nie będzie to się dzisiaj na tak, a w lutę będziemy znać. No. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Ale z zapisem od 1 stycznia. Tak. Tak. 15 radnych za. Czyli tutaj zmieniamy z 0,4 na 0,1. Tak. Następny paragraf. Paragraf 4700. Zadanie RO łamane przez 2015 łamane przez 003. Tu mamy obowiązkowe szkolenia BHP.
Kwota dotyczy obowiązkowych szkoleń. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Następnie zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2 015 łamane przez 005. Suchy Las, rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Kwota przyznana przez pana wójta 80 tysięcy, jest to przywrócenie kwoty z projektu. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za, jednogłośnie. Następnie paragraf 6060, zadanie RO łamane przez INFO łamane przez 2015 łamane przez 1. Zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie i licencje. To jest kwota, wprowadzenie kwoty 7,5 tysięcy. Przywrócenie kwoty z projektu budżetu. Kto jest za przyjęciem zadania? Autopoprawki, przepraszam. 15 za. Następnie rozdział 75.075, paragraf 43.00. Zadanie PG łamane przez 2014 łamane przez 004. Reklamy i publikacje w mediach. Przywrócenie kwoty. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? A pan radny co? Aha, momencik, to jeszcze raz. To proszę liczyć w takim razie. Jedenastu radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Następne zadanie. PG łamane przez 2015 łamane przez 002. Zakup usług związanych z promocją gospodarczą gminy Suchy Las w oparciu o ustawę zamówień publicznych. Tak? Tak to ma być spójne. Zmiana nazwy zadania. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 wstrzymujących się. Następny paragraf 6010. Zadanie PG łamane przez 2015 łamane przez 009. Dokapitalizowanie spółki LARK. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 przeciw. Przechodzimy do następnego paragrafu 4300. Zadanie RO łamane przez INFO łamane przez 2. Hosting stron www. Projekt administracja. Zwiększenie kwoty o 4034. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Jednogłośnie 15 za. Następne zadanie RO łamane przez INFO łamane przez 2013 łamane przez 005. Obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych. Zwiększenie kwoty o 2775. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie. RO łamane przez INFO łamane przez 4. Bezpieczeństwo informacji środowiska informatycznego. Tu jest zwiększenie kwoty o 945 zł. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następny paragraf 6050. Zadanie BI łamane przez 2015 łamane przez 0047. Koncepcja gminnego monitoringu. Tutaj jest zmiana nazwy zadania na koncepcję. Z projektu na koncepcję. Z projektu na koncepcję i zmniejszenie do kwoty
25 tysięcy. Kto jest za przyjęciem tej oto poprawki? 15 za, jednogłośnie. Następny paragraf 6050, zadanie 0C, OC łamane przez 2015 łamane przez 002, budowa zadaszenia nad śmigawką konną OSP Goleńczewo. Tutaj pan wójt wprowadził kwotę 10 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Jednogłośnie, 15 za. Przechodzimy na następną stronę. Zadanie OC łamane przez WPF łamane przez 2015 łamane przez 001. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Goleńczewo. I tutaj jest zdjęcie kwoty. A na następnym zadaniu poniżej będzie zmiana paragrafu. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następny paragraf 6230. Zadanie OC łamane przez WPF łamane przez 2015 łamane przez 001. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Goleńczewo. I tutaj pan wójt wprowadził kwotę 175 600 zł. Kto jest za przyjęciem oto poprawki? 15 za. Rozdział 75, 416, paragraf 4010. Nie, następnie będzie paragraf 4810, zadanie RF łamane przez 008, zadania obsługiwane przez referat finansowy. I tutaj mamy zmniejszenie kwoty o 451 591, umniejszenie rezerwy na pokrycie wnioskowanych wydatków. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Przepraszam, tak? Kwestii formalnej, czy nie powinniśmy przegłosować również 4010? Wynagrodzenia osobowe pracowników, Straż Gminna. Z automatu. To znaczy, to jest ta sama. Nie. Tak, proszę Państwa, to jest ta sama kwota. Bo to się zawiera w tamtej kwocie. W paragrafie 4810 to są rezerwy i to jest kwota ogólna 451 z tego paragrafu i z tego zadania RF łamane przez 008 została zmniejszona kwota, co daje kwotę taką, jak Państwo widzicie u góry. Kwoty się nie zmieniają. Dobrze. Tak? To przegłosowaliśmy. Następnie paragraf 4270, zadanie OS łamane przez 2015, łamane przez 005, utrzymanie filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie, ulica Konwaliowa, drobne naprawy. Tutaj wprowadzenie kwoty 20 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie paragraf 6050, zadanie BI łamane przez 2015, łamane przez 0054. Ludowo, wykonanie odwodnienia wokół obiektu starej szkoły w Ludowie. Czy zmieniamy na bibliotekę? Budynek starej szkoły. Tutaj pan wójt, zwiększenie kwoty o 60 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za, jednogłośnie. Następnie paragraf 4210, zadanie OS łamane przez 2015, łamane przez 003, realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych, zwiększenie kwoty o 20 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Nas też jest błąd za. Teraz
nas kwota, zgadza się. Paragraf 4210, zadanie OS łamane przez 2015, łamane przez 003. Realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych. Zwiększenie kwoty o 30 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15. 15 za. Paragraf 4170, wynagrodzenia bezosobowe. Zadanie OS łamane przez 2015, łamane przez 002. Umowy zlecenia związane z zadaniami oświatowymi. Zwiększenie kwoty o 20 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Tak, 15. 15 za. Tak nie powinno być niczego. Paragraf 4300. Zadanie OS łamane przez 2015, łamane przez 006. Projekty rządowe, zapewnienie wkładu własnego gminy, program Umiem Pływać. Zwiększenie o kwotę 60 tysięcy, jest o prowadzenie nowego zadania. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie. OS łamane przez INFO, łamane przez 2014, łamane przez 0008. Dostęp do systemu PAPS ODDN OSON dla organu prowadzącego jednostek oświatowych dla szkół, przedszkoli publicznych i prywatnych. Przywrócenie kwoty z projektu 2250 zł. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Teraz jesteśmy. Dział 851, rozdział 85-154, paragraf 4170, zadanie AG łamane przez AA łamane przez 204300. Umowy zlecenia. Wprowadzona kwota, zwiększenie kwoty o 5 tysięcy. To jest. Za przyjęcie. To przesunięcie i będzie na następnie między dwoma paragrafami. Za przyjęciem autopoprawki. 15 za. Następnie paragraf 4300. Zadanie AG łamane przez AA łamane przez 12. Tat profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi. I tutaj zdjęcie kwoty 5 tysięcy. Jest to przesunięcie. Kto jest za przyjęciem zadania? Kto jest za przyjęciem autopoprawki? To też z uwzględnieniem od 1 stycznia. Przepraszam bardzo. Jak od 1 stycznia pani skarbnik pisze, bo tutaj pan Korytowski no jakąś uwagę zgłosił. Przepraszam. 15 za, tak? Czy pan... Tak, też. 15 za. No. Dobrze. Następnie tu się nic nie dotyczy. Tak, tu mamy. Paragraf 4010, wynagrodzenie osobowe pracowników. Zwiększenie kwoty o 20 tysięcy dotyczy 3% podwyżki od 1 stycznia poprawiamy, tak? 2015. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15. Rozdział 9, dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300. Zadanie BI łamane przez 2015, łamane przez 0055, wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji deszczowej dla południowej części Suchego Lasu. Tutaj też mam dopisek, ulica Sprzeczna i Lisia. To jest wprowadzenie nowego zadania, kwota 5 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie. RK łamane przez 2015, łamane przez 0021, Złotniki Wieś, wykonanie przepustu pod ulicą Słoneczną. Zwiększenie kwoty o 15 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następ,
nie rozdział 9.0.0.0.4, paragraf 43.0.0, zadanie RK łamane przez 2015.0.0.22, Kludowo, zagospodarowanie terenu przed remizą OSP, zwiększenie kwoty 9 tysięcy. Tak, dodanie kwoty 9 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie RK łamane przez 2015 łamane przez 0023. Goleńczewo, zagospodarowanie terenu przed remizą OSP. Kwota 7,5 tysiąca złotych. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15. Proszę Państwa, rozdział 9.0.0.13, paragraf 23.10, zadanie ROS łamane przez 34, dotacja dla schroniska dla zwierząt w obornikach, tu zwiększenie kwoty o 14 tysięcy. Uzasadnienie jest z prawej strony znane Państwu. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie rozdział 9.0.0.15, paragraf 42.70, zadanie RK łamane przez 2015, łamane przez 0025, konserwacja sygnalizacji drogowej w związku z przejęciem ulicy Obornickiej. Tutaj wprowadzona kwota 12 tysięcy, nowe zadanie. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Czy mogę dosłownie przy tym punkcie pytanie do pana? Czy można zmienić już program sygnalizacji to znaczy świetnej? Już przegłosowaliśmy. Nie, nie, to po prostu. Na wszystkich wolnych głosach wnioskach. Już przegłosowaliśmy także dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa ma proponuje przenieść do innego punktu. Paragraf 43.00, zadanie RK łamane przez 2013, łamane przez 0012, wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Tutaj zwiększenie kwoty 8450, kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie dział 921. Rozdział 92.108, paragraf 23.60, zadanie PG łamane przez 0020, Orkiestra Dęta Wsi Chludowo, wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty, instrumenty, zakupy, zwiększenie kwoty o 16 500. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie paragraf 42.10, zadanie PG łamane przez 2015 łamane przez 004, wydatki osiedla grzybowego, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Wcześniej tam jeszcze wcześniej. Przepraszam. Podwyżki. Wynagrodzenia. Przepraszam, dotacja 28 tysięcy, tak. Przepraszam, cofamy się w takim razie. Rozdział 92.109, paragraf 24.80. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zwiększenie kwoty o 28 tysięcy. Dotyczy 3% podwyżki od 1 stycznia 2015. To jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie paragraf 42.10, zadanie PG łamane przez 2015, łamane przez 004, wydatki osiedla grzybowego, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie, paragraf 43.00, PG łamane przez 2015, łamane przez 004, wydatki osiedla grzybowego, środki zadania lokalnego 2014. To jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następnie rozdział 92.195, paragraf 42.10. Zadanie PG łamane przez 2015, łamane przez 005, wydatki sołectwa Kludowo, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za.
Zadanie PG łamane przez 2015 łamane przez 006. Wydatki sołectwa Golęczewo, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Zadanie PG łamane przez 2015 łamane przez 007. Wydatki sołectwa Jelonek, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Zadanie PG łamane przez 2015 łamane przez 008. Wydatki sołectwa Złotkowo, środki zadania lokalnego 2014. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Następnie paragraf 4300. Zadanie RK łamane przez 2014 łamane przez 0040. Projekt ścieżka dydaktyczna w Golęczewie. Kwota 3000 zł. Zadanie nie mogło być zrealizowane, natomiast projekt jest niezbędny w procesie ubiegania się o środki unijne. Kto jest za przyjęciem zadania, autopoprawki? 15. Piękna sprawa.